Siemano widzowie, króciutki materiał dzisiaj będzie. Słuchajcie, z tego względu, że zobaczcie, jak się ogoliłem. Może być chyba, nie? Uśmiecham się teraz do was. Króciutki materiał, słuchajcie, z tego względu, że z gotowania będą nici, bo nie lubię w domu kątować, bo już przyzwyczaiłem się gotować, słuchajcie, na podwórku. Dlatego wolę gotować dla was na podwórku. Jeżeli już gotuję, no nie tylko dla was, no bo ja też jem, nie? To nie tylko dla was. I słuchajcie, i mówię, no nic z gotowania będzie, bo cały czas w Białymstoku siąpi. Nie wiem jak w innych miastach Polski i nie tylko. Kurwa, zaraz się wywalę na błocie. W innych miastach Polski, nie wiem czy pada też, u nas siąpi od samego rana. Także ani gotowania nie było, ani łażenie po dachach. Także taka trochę taka nudnawka, słuchajcie, mnie złapała. Siemka! Masz internet? No? Masz internet? No? Nie masz internet? No? U nas nie ma. A to ja nie wiem, no ja zgłaszałem, to kurde, nie wiem jak oni to zrobili. Ja mam. Kurwa, u nas nie ma. To ciekawe, czy u niego jest. U mnie jest. Co? U mnie jest. O, wczoraj już? No. To musisz zadzwonić, ja ci podam numer, którego razu jak ci... Najwyżej ci zawieszę na tym. W siatce. No bo ja zgłaszałem, dzwoniłem, zgłaszałem i nie wiem, mi zrobili, a nie wiem czemu tobie nie zrobili. No raczej tak. No poważnie, no. U mnie jest, u mnie hula od wczoraj. O, widzicie? Sąsiad ma problem z internetem, może jemu znowu kabel, teraz jemu przerwali. To już jest, kurwa, śmieszne by było, żeby jemu kabel przerwali, a mi nie. No, dla mnie zrobili. U mnie hula już internet, hula, słuchajcie. Nie wiem jak moja... Nowy image, czy wam się podoba, czy nie. Gówno mnie to obchodzi właściwie, no. Tak miało być i tak jest i tak się zostanie. No i wracając do tematu, słuchajcie, no u nas jest cholernie zgniła pogoda od samego rana. Także szczerze wam powiem, że po prostu nawet jakaś ziarnistość jest na ekranie u mnie. Już widzę, nawet będzie kiepski materiał. No ale mam parę ciekawostek do opowiedzenia. Tak szybko, w skrócie, żeby was nie nudzić. Sorry, otwieram bramkę. Co? Ale patrzę się na kamerę, a bramkę otwieram, widzicie? Jaka magia? Jaka magia jest? Patrzcie, teraz będę patrzył na kamerę, ale nie wiem, czy trafię. Nie ma włosów i nie trafię w otwór. No niestety. Myślałem, że mi się uda. I słuchajcie, ciekawy numer wyszedł z Mario, bo okazało się, że ja wczoraj Mario widziałem, tylko z daleka. O kurwa, no mi się nie zamknęła jebana. Widziałem Mario z daleka, jak próbowałem dostać się na koncert, na który nie dostałem się, nie doszedłem, o tak bym powiedział. To była gdzieś godzina 11 i słuchajcie, idę ulicą, tak jak teraz. Idę ulicą tak jak teraz i patrzę, kurde, stoi karetka na sygnale, siedzi jakiś chłop na krawężniku i tak z daleka myślę, kurde, bo już trochę szarowato było, tak jak, no, trochę ciemniej niż w tej chwili. I słuchajcie, patrzę, myślę, ty, kurde, chyba to jest Mario. Chyba to Mario, ale już nie podchodziłem, no bo myślę, po co mam podchodzić, nie? Okazuje się, że to był Mario, słuchajcie. Karetka go zabrała na SOR. Zabrała go karetka na SOR, nie wiem co tam mu się stało. Ponoć Mario ma padaczkę z tego co ja zrozumiałem, ale to jest przykre i naprawdę nikomu nie zazdroszczę padaczki czy coś takiego. Znaczy padaczkę alkoholową, no. Fakt faktem, on jest sam sobie winien, ale trochę mi go żal jednak mimo wszystko. I słuchajcie, to okazało się, że to był jednak on, jego karetka zabrała. Tam trochę w szpitalu go podresowali. I słuchajcie, zawieźli do Choroszczy. Witaj Houston. Zawieźli go do Choroszczy, gdzie on stwierdził, że on się tam na detoks nie podpisuje, bo trzeba mieć, znaczy swoją zgodę trzeba powiedzieć, że się zgadzam i już i tak dalej. I wtedy taką osobę daną przyjmują na detoks. Więc on podpisał, że się nie zgadza. No i dzisiaj wyszedł znowu i dzisiaj go widziałem. No jest w formie trochę, no troszkę go telepię, nie powiem, że nie. No kurde, no trochę mu pomogłem z rana. Jak mogłem, tak pomogłem z rana mu. Tam piwo czy dwa dostał, bo inaczej, no czym miałbym mu pomóc? Jak go trzęsło, jak diabli, jak galaretę. Także no takie, o kurde, takie ono macie nowości, nie? No, jeszcze mógłbym się odnieść do tego filmu. Aha, jeszcze raz. Jeszcze raz dziękuję dla tego chłopaka za kamerę,
Ja z tej kamery będę nagrywał z czasem, tylko potrzebuję jeszcze jednego statywu mieć. Wtedy będę walił z dwóch kamer na raz. Jedna będzie z tego, co teraz nagrywam właśnie, a druga będzie z tej kamery pana Sonika. Dziękuję ci jeszcze raz bardziej, przyjacielu. Ona hula, ty i się ładuje, bo ja już wszystko sprawdzałem, także nie ma kłopotu. No. Wyobraź sobie, chłopie, że te 5 dych, które dałeś na naprawę kamery, to wiesz, że one mi gdzieś kurwa wypadły na podwórku i dopiero na drugi dzień znalazłem. Były całe mokre, ale się nie zmarnowały, także w porządku jest, nie? Natomiast co do kamery, to jeszcze będę musiał, słuchajcie, jej usprawdzić. Wiem, że jest Full HD, także dla mnie to pasuje. Na pewno będą ostrzejsze obrazy niż teraz, jak są, nie? Także naprawdę, jeszcze raz ci, przyjacielu, dziękuję za to. No i cóż. Dobra, staniemy na razie pod tym. O kurde, trochę kapie na głowę. No i cóż, no takie ośmieszne historie wyszły. A, jeszcze właśnie się odniosę do tego filmu, który widziałem. Jakoby jakiegoś starszego człowieka pan K miałby przyjąć do domu. Moim zdaniem jest to wierutna bzdura. On jego nie przyjmie. Poza tym ten człowiek jest bez grosza. To major to się przynajmniej coś tam dorzucał, może niewiele, ale się dorzucał, słuchajcie, natomiast no ten pan na pewno jest bez grosza, więc to dobrze nie rokuje. Dobrze nie rokuje to. Poza tym jest, z tego co zauważyłem, to jest starszy chyba od pana K, także gdzie on tam będzie drzewo rąbał? Może umie, tylko czy mu się będzie chciało? Od tego zacznijmy. Także dla mnie to jest takie wierutna bzdura, po prostu nakręcanie na to tylko, żeby więcej było oglądalności i tak dalej. Tak mi się wydaje, no mogę się mylić, nie? Także mówię wam, tak sądzę i tak to odbieram i tak to widzę, o piesek. Nie wiem, czy będzie widać za mną. Cioniunik, zaraz się, no zaraz. No widzicie, ten to groźny jest. Tego nie pogłaskam. Tego nie da się pogłaskać. No cioniuniek. Cio. No. Także jeszcze raz powtarzam. Jest to dla mnie wierutna bzdura po prostu. Gdzie major jest? Nie wiem. Powiem wam szczerze, że nie wiem. Czy on teraz się znajduje u pana K? Czy naprawdę faktycznie się wyprowadził? Trudno mi powiedzieć naprawdę, bo do majora się dodzwonić to jest 4 razy trudniej niż do mnie. Bo ja próbowałem się do majora zadzwonić z tego względu, że chciałem z nim tego live'a zrobić i w ogóle chciałem tego live'a zrobić jakiegoś, czy u niego na kamerze, czy u mnie, obojętnie, to już dla mnie to bez i tak za ten live ja bym pieniędzy nie wziął, przynajmniej bym się z tego rozliczył, a on by sobie sam te pieniądze wziął. Więc do majora się zadzwonić nie mogę, więc nie wiem, czy faktycznie go pan K wyrzucił z domu, chociaż żeby go wyrzucić, musi go wymeldować, nie? A żeby go wymeldować, to pan major musi podpisać zgodę na wymeldowanie, bo pan major jest zameldowany i bez zgody, z tego co wiem, chociaż mogę się mylić, nie można. Co to kurwa lampa? A już myślałem, że kurwa księżyc tak świeci z tyłu za głową. Że z tego co wiem, to nie można wymeldować człowieka, który nie daje na to zgody. Więc nie wiem dokładnie, jaka tam sytuacja jest. Wiem tylko jedno, że to jest wierutna bzdura, że Konon przyjmie tego starszego pana. Ja wiem, że to było podkręcone tylko po to, żeby były wyświetlenia. No, czyli taki fake tak zwany i się pewnie bardzo dużo ludzi na to nabrało. Tam nawet 3 odcinki się pokazały, z tego co pamiętam. Znaczy trzy filmy. No, także niech chce kto w co i wierzy. Ja powiem tylko jedno, na koncercie nie byłem, nie dojechałem, bo zaspałem. Zaspałem, położyłem się o 17 spać i wstałem o 23.30. I już praktycznie było po koncercie. Myślałem, że jak zasnę o 17, to wstanę o tej 20. Akurat by było. A tu dupa, no. Obudziłem się, kurde, o 23.30. To jeszcze i tak próbowałem dojechać, nie? Myślę chociaż na tą 12 dojechać, nie? No to jeszcze może się na coś załapie. No bo tam słyszałem, że polska wersja miała występować o godzinie 23. Sam koncert miał się zacząć o 21 bodajże, ale ktoś mi tam powiedział, tam gdzie bilet kupowałem, że o 23 mają wystąpić, więc myślałem, że może chociaż załapie się na chwilę, nie? No ale niestety, no
nie ma takiego transportu o 11:30, gdzie mógłbym, kurde, szybko dojechać tam. No. No i niestety musiałem zrezygnować. Trochę żałuję tego bardzo. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Jestem troszeczkę nawet zły na siebie. Powiem wam szczerze, no to tutaj to jest fakt. Jestem zły na siebie cholernie. Ale no niestety, no. No cóż ja mogę powiedzieć? Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, no bo i tak jego już nie wypiję. Jedyne mogę go z ziemi pozbierać. Także jeszcze raz pozdrawiam was wszystkich. Mam nadzieję, że może być mój imidż nowy. Na razie będzie taki, potem może na łyso w ogóle się ogolę. Także trzymajcie się zdrowo, pozdrawiam. Jutro coś może nagotujemy, o ile będzie dobra pogoda. Trzymajcie się.